Słuchajcie, pani mnie klepnęła biczem. Ciebie też? Tak, ja dwa razy dostałem. Strasznie szalone miejsce. Pani ogólnie chodzi i wszystkich obok kogo przychodzi, tylko wali z bicia po tyłku. Zajebiście. Na tym właśnie polega ta knajpa, że tutaj wchodząc decyduje się na to, żeby dostać z bicia po dupie. To jest śmieszne. Niech mi ktoś powie, czy w Warszawie coś takiego jest. No nie, nie sądzę. Jesteśmy kochani w prawdzie. Pokazywałem już ten lokal, tam jest moja ulubiona kapela. I zabrałem tutaj moją dziewczynę, moją przyszłą narzeczoną, żonę. Tak? Do moich dzieci. Zabrałem tutaj, bo lubię to miejsce i mam mega sentyment do tego miejsca i lubię tutaj wracać za każdym razem. Na przykład jak byłem ostatnie 3 dni tutaj, jak byłem sam w listopadzie, pamiętacie? Tutaj przesiedziałem z 8 godzin, słuchając jak oni grają. Fajnie było. A teraz bardziej to oceniam. Ewa i ulubione piwo! Kochani, kochani! Musi mnie kochać, że pije to piwo. Dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Jesteśmy właśnie po pierwszej nocy we Lwowie. Pobawiliśmy się, potańczyliśmy, było bardzo fajnie, wprawdzie. Podobało ci się pewnie. No, mega. Bardzo było super. Wróciliśmy koło północy, więc Kimka, przepraszam, a jeszcze chciałem skończyć poprzedniego vloga. Dobra, to nie będzie. To jest kontynuacja. Poszliśmy spać. Tak, ponieważ poszliśmy spać. Dzisiaj Jury mi powiedział, że będę miała dzień pełen wrażeń. To prawda. Chociaż wczoraj tyle zrobiliśmy, że mamy wrażenie, że jesteśmy tu 3 dni. Przepraszam, że nie umiem się wysłowić, ale taka była noc. Żeśmy się świetnie razem bawili. Co tu jest? Jajko. No. Ja mam tutaj rzeczy, których nigdy wcześniej takich nie mam. Ten jest ogromny. No, dużo powietrza jest. Ewa będzie pierwszy raz jechać trolejbusem. Później jedziemy właśnie na dworzec i później marszrutką. I wy już wiecie jak to wygląda, ja już wam pokazywałem jak to wygląda. Ale będę Ewy pokazywać wszystko. I też przy okazji trochę wam rzeczy przypomnę. Pokażę wam dzisiaj kilka nowych miejsc z mojego miasta. I postaram się wejść do mojego mieszkania, w którym mieszkałem na samym początku. Autobusem na dworzec, jak ci się podoba? Super. Wiesz, że to jest Wi-Fi normalnie? No i w Rozdole za to nie ma Wi-Fi. Nie ma, tam będziemy musieli... Tak, możesz się teraz nacieszyć, bo później wyjeżdżamy w strefę, gdzie ciężko będzie z Wi-Fi. To jest dziwne, oni nie otwierają oczu. Wszystkie okna zamknięte są. Ja tak mówię, zawsze moja mama zawsze tak kurzała. Pozdrawiam cię, Halina. Że to się ludzie chcą podusić, wiesz, w tych autobusach. Najlepiej się wszyscy przyziębią, wiesz, boją się. Ale nie przetłumaczysz. Który dzisiaj będzie mówić wolno, bo wczoraj za dużo czasu spędziliśmy w pracy i w pijanej. Było fajnie. Niesamowita sytuacja, bo zobaczyliśmy, że jedzie nasz... Marszrutka nasza. Co? Marszrutka. Marszrutka. I zaczęliśmy biec i pan nas puszczył tak normalnie na światłach. No, to tak to wygląda. Zajebiście. U nas w Polsce by nigdy tak cię nie wpuścił. Oczywiście pan, tak. Gdzie? Tam. Pokazywałem tego, że rozbliżenie z granicy. Ale widać różnicę bardzo dużą, jak już wyjechaliśmy z Lwowa, z centrum. Tutaj. Widać, to prawda. A zobaczysz, jaka będzie różnica pomiędzy Lwowem a Rozdolem. Jeszcze będzie większa. No, oczywiście, że tak. Jak to się nazywa? To czym my jedziemy? Marszrutka.
Strasznie mi się podoba. Marszrutka. Umiem powiedzieć jak na razie tylko jedno słowo po ukraińsku. Dobry dzień. Dobry dzień. Jak? Dobry dzień. Dobry dzień. Nie dzień. Den. Dzień. Dzień? Dzień, tak. Dobry dzień. W Ukrainie praktycznie wszystkie budynki, nawet te nowe, są budowane z cegły. Jurij spotkał w metro w autobusie. Ja też chodzę. Tak jest zresztą. Ja mam ostatnia klasa była, jak piszał do piatu. 2 lata młodszy, ale to jakoś tak się skojarzy. Jak powiedziałam właśnie, że jakaś super droga w ogóle, piękna i chłopaki powiedzieli, że to jest elegancka droga i że teraz zobaczę prawdziwą drogę. Nie jesteśmy w Nowym Rozdole, słuchajcie. Właśnie dotarliśmy do mojego city. Słuchajcie, prawie wypadłam z autobusu, bo tak zahamowałam. Bo gościu akurat szedł z głową w dół i nie widział, że cokolwiek jedzie, przez pasy szedł. No, a tutaj jest kiosk, który zawsze kupowałem takie gumy, jak to u nas były turbo. Wiesz, takie właśnie pierdolety są takie w tym kiosku. Głównie zabawki, więc fajnie. Dobra, kochanie. Ale jazda. No, fajnie, co? No i idziemy. Stan. A teraz pójdziemy jeszcze w miejsce, w którym zawsze, tak naprawdę moja mama mi jeszcze opowiadała, że ona na przykład tam kończyła szkołę, szła właśnie do Kaski. To jest taka kawiarnia, w której zawsze się obchodziło urodziny. No i idziemy tam. To miejsce jest od kiedy pamiętam tak naprawdę. I jeszcze moja mama pamięta, jak mnie jeszcze nie było tutaj, bo moja mama również tutaj mieszkała. Pokażę wam, jak to wygląda. I słuchajcie, koktajl mleczny jest od lat taki sam, nic się nie zmienia. No i lody. Pokażę wam, jak to wygląda i naprawdę jest fajnie. To jest takie ciekawe miejsce z historią, naprawdę bardzo długo i jest w tym miejscu. Grubo. Czemu będzie grubo? Tutaj to miejsce. To miejsce to jest to. To miasto moje? Tak. Ale cieszę się, że jesteś tutaj? Bardzo się cieszę. Ale super była ta droga tutaj, naprawdę. No, fajnego gościa też spotkaliśmy. W końcu się okazało, że ten gościu jest moim, nie dość, że jest 2 lata ode mnie. Chodziliśmy razem do szkoły i jeszcze jest moim sąsiadem. Fajnie to wygląda. Że to jest niesamowite, to jest po prostu mleko. Tak. Tylko ono jest jakieś takie spienione. Tak. Gęste, jest pyszne, ja kocham mleko, więc mi to strasznie smakuje. No i tak właśnie wygląda tutaj. To też byłby mój ulubiony napój, jakbym tutaj mieszkała. Wszystko kosztuje 90 hrywni, czyli 12 zł, 13. Fajnie. Niestety aparat za niemu i nagrywamy to iPhone'y. Mam nadzieję, że jakość będzie tak samo dobra jak i na tym. Choć jak ostatnio wrzucaliśmy, to nie było aż takiej dużej różnicy. Muszę kupić nowy obiektyw, kupię nowy obiektyw i będzie gitarka. Zjedliśmy, wypiliśmy, no i zaraz lecimy dalej. Mam nadzieję, że będzie ok, jeśli chodzi o jakość wideo. Będzie dobrze, tylko musimy głośno mówić. Tak, pokazuję wam tylko teraz to miejsce, w którym trochę czasu też spędziłem. No i jest tak, tyle mówiłem, zabawek, widzicie, że szok. Widzicie, tak jak mówiłem, że jest namalowane właśnie, tak? No słuchajcie, widzicie, pani sprzedaje? Pani sprzedaje na przykład mleko na ulicy. Ja całe życie takie mleko piłem i zobaczcie, zdrowy chłop. Silny. W butelce. Pani to sama wszystko ogarnia. Mleczko. Jej, jajka. Ona kupi wszystko. Mega. To jest w ogóle, mówię, to, że nie ma GMO i nie ma takich rzeczy, tylko wszystko jest bardziej naturalne. W ogóle to jest przepyszne jedzenie, naprawdę. Jedzenie jest o wiele lepsze. Tylko to jabłka. A wiesz, można sobie spróbować. Spróbować można sobie tego sera. O. Mogę też? Proszę. Super. Kikie. Dobrze, naprawdę. Do zobaczenia. Patrz, jak pani walczy. Mega dobry ser. Kupiliśmy właśnie, właśnie kupiliśmy ser. No właśnie, wykupiliśmy właśnie ser od dosłownie pani na ulicy, które leżą tylko na jakimś foliowym tym. I słuchajcie, i naprawdę jest to zdrowe, dobre i jest naprawdę sztosik. I w ogóle zasobim... jedzenie to jest takie niezmodyfikowane. Tak. Jest mega naturalne. Jest mega naturalne. Dobry, bardzo jest. Jest naprawdę super. No idziemy teraz do mojej cioci. Z serem. Woo! Dajcie mi nie dwie szyi. No i widzicie, jak to fajnie wygląda? Właśnie idziemy z serem do mojej cioci. Ekstra. Śmieszne, no. Zobacz, widzisz jak jest? Cały blok jest jeden, a jedno mieszkanie jest ocieplone. To nie tylko na dole, tylko na górze też będzie zaraz miała. No zobacz, cały blok jest taki, a to jest jedyne ocieplone. Widzisz tego? Widzę, ale dlaczego tak jest? No, bo kto... zgodne z prawem. Tutaj to nie ma czegoś takiego, więc jest zabawnie. Jeszcze wam dzisiaj pokażemy polską szkołę, którą nagrywałem wcześniej, ale nie było pani dyrektorki, a chciałem nagrać, kiedy będzie pani dyrektor i pokażemy, bo jest naprawdę fajna.
Właśnie siedzimy na moim podwórku, tutaj się bawiłem, tutaj mały Juri biegał. Postaram się wejść do tego mieszkania, zobaczymy, zadzwonię zaraz, niedługo. Pójdę, zadzwonię, może otworzy pan mi. Zobaczymy, czy mnie wpuści. No, ogólnie wspomnienia wracają. Lubię tutaj wracać właśnie, bo to jest taka... Tak człowiek nostalgicznie do tego podchodzi, bo fajnie, fajnie chce sobie przypomnieć, jak to kiedyś było, ale... Jak ci się podoba, kochanie? No tu jest zupełnie inaczej. Niż we Lwowie, nie? No, zupełnie. No. Ale fajnie, bardzo mi się w ogóle podobało, bo jak jechaliśmy, to tak mi historycznie wszystko opowiedziałeś. Taka jestem wczuta teraz w klimat. Jeszcze powiedziałem ci, o co chodzi z UPA, nie? O co... Tak, bo jesteś zdecydowanie lepszy z historii niż ja. Przyznaję się. Ogólnie mądrzejszy jestem. Wiecie, jak to jest. Mamy herbatkę. A pani dyrektor polskiej szkoły. Proszę bardzo. Tak, to jest nasza sala konferencyjna, ale tu odbywają się różne spotkania. Wiesz, tak, ładnie tutaj wygląda. Fajne w ogóle szkoła, nie? Ładnie to wszystko wygląda. I te dzieciaki przychodzą normalnie po lekcjach, wiesz? Po lekcjach siedzą na kolejnych lekcjach i się uczą języka polskiego, historii i wszystkiego. Tak. Więc jest super. Do ukraińskiej teraz uczą się, a po południu przychodzą na tutaj. 16 przychodzą tutaj. No właśnie się śmieję, że ludzie w Polsce nie chcą w ogóle chodzić do szkoły. Najchętniej w ogóle nie chodzili, a te dzieciaki przychodzą nie dość, że do siebie do szkoły idą, uczyć się normalnie w szkole, bo to jest obowiązek. A do tego jeszcze przychodzą tutaj później po lekcjach, a później pokażę wam jeszcze za chwilkę salę, w jakich się uczą. Tak muszę się przyznać, że już to kiedyś nagrywałem, ale nagrywam to jeszcze raz, bo uważałem, że tamten materiał nie był wcale taki, jak bym chciał. Tak, przyszliśmy ze swoją kolką, jesteśmy w sali konferencyjnej, dzisiaj podpisujemy umowę. Dzień dobry wam, cześć. Dzień dobry. O, nagrywamy. No tak to wygląda, po szkole do szkoły. Yo. To jest fotografia. Fajne, co? Super, dzieci się wstydziły. Dobra, chodź do jedynki, pani. Fajnie nas jeszcze zobaczyć do jedynki. W jedynce chyba jeszcze nie byłem. Ładny widok na parking. I bibliotekę zaraz pokażemy. Biblioteka też jest? No. Super to wygląda. Fajnie, nie? Fajnie, że takie pojedyncze ławki. Nie wiem, jak teraz jest w szkołach, to bo ja zawsze siedziałem z kimś w ławce. A teraz takie pojedyncze są fajne w sumie. Bardzo mi się to podoba. No i biblioteczka. No, biblioteczka. Potrzebujemy, jeżeli się znajdzie jakiś sponsor tam, będzie oglądać, potrzebujemy tutaj regale na książki. Bo nie mieszczą się. No właśnie, jeśli ktoś by chciał wesprzeć taką inicjatywę, to dam w opisie informację. Polska szkoła na Ukrainie. Polska szkoła na Ukrainie, jeśli ktoś by chciał tutaj pomóc, to jak najbardziej tak. Ja wspieram takie inicjatywy, bo to jest bardzo fajne, że nawet w takim małym mieście potrafi się znaleźć ktoś, co stworzył coś takiego dla ludzi i cały czas są chętni ludzie, tak? I to jest super. Przybieraj się szybko. Ewa. Co? Ale fajnie, super to wygląda. No i fajnie, że coś takiego, takie podtrzymywanie tradycji, nie? Zachęcamy jeszcze raz do tutaj nas wspierania, być może finansowo, dlatego że my staramy się, żeby ta polskość tutaj była. Funkcjonowała i żeby pokolenie widzieli, że tutaj jest, promujemy polskość, kulturę, tradycje, zwyczaje, wszystko, co stanowi Polską. Strasznie tutaj odpoczywamy, bo jest naprawdę cicho, spokojnie. Jest cicho, spokojnie, tak miło, co? Nie mamy internetu. I właśnie, i w ogóle nie mamy internetu, bo w Lwowie wszędzie jest Wi-Fi, a tutaj nigdzie nie ma. Nie. Cały dzień bez internetu, tak, więc jest super, jest super. Ale naprawdę jest super. Jest tak zimno. I rozmawiamy dużo ze sobą. Tak. Ja cały czas marudzę, że jest zimno, ale... A tak poza tym jest okej. Okay. Idziemy sobie jeszcze się przejść, tak, później pójdziemy do jakiejś tej pizzerii i sobie ten. Mam nadzieję, że podoba wam się to, co pokazuję. Jedziemy pod drzwi, żeby zobaczyć, czy jest gościu, który kupił od nas to mieszkanie, żeby wejść do tego mieszkania, do którego pisaliście mi, że wszedł. Mam nadzieję, że będzie. No i chciałbym na chwileczkę chodzić zobaczyć, jak wygląda teraz to mieszkanie. Stresujesz się trochę, tak? Trochę stresuję się, to prawda. Nie stresuj się, kochanie. No dobra. Boże, ale szczerze mówiąc, te bloki wyglądają trochę... Obskurnie, co? No nie, tak wiesz, przerażająco. Chodzimy. To jeszcze wisi tablica z nazwiskiem mojej babci. Może się uda w końcu kiedyś. A mam nadzieję, że jak przyjadę tutaj trzeci raz, to ktoś będzie. Nie ma nikogo niestety. No niestety. No dobra, no cóż, idziemy. Będę wam pokazać wszystkiego, mam nadzieję, że jeszcze mi się uda, żeby wejść tutaj i pokazać, jak to wyglądało. Następnym razem spróbujemy. Tak, następnym razem 100%. Może ja tam będę stać i pukać, a może ktoś się wystraszy, bo wyglądasz groźnie. No dobra. Mieliśmy już wracać do Lwowa, ale nie zmieściliśmy się doma. Naprawdę. Jak to się nazywa? Marszurutka. Marszurutki. Zobaczcie, jak jest w środku.
Oni siedzą, stoją. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarz. Mam nadzieję, że przyjadę tutaj jeszcze raz, trzeci, jeśli będziecie chcieli. Mam nadzieję, że nagram jeszcze miejsca, których jeszcze nie nagrywałem, czyli moje mieszkanie, i mam kilka jeszcze pomysłów, piszcie w komentarzach, czy byście chcieli. Również zapraszam was na moje social media, czyli Instagram i Ewy Instagram. Wszystko macie w opisie i macie tutaj zaraz wam się wyświetli. Dziękuję wam bardzo, dziękuję. Mamy za chwilkę 19 tysięcy, pewnie jak to oglądacie, już jest 19 tysięcy na YouTubie. No, a my tymczasem uciekamy do Lwowa. Trzymajcie się, salut!